Po takim wstępie domyślają się Państwo, co dziś będzie tematem naszej rozmowy i kto również będzie naszym gościem. Dyrektor programowy tegorocznej 18. edycji Opolskich Lam, pan Rafał Mościcki. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Rafale, to tak szybko, krótko i zwięźle. Zastanawiałem się, czy pod tym hashtagiem młodość nie powinno się znaleźć dojrzałość? Myślę oczywiście w kontekście 18 urodzin. Czy pan przygotował specjalny dowód osobisty lamom na tegoroczny festiwal, który, drodzy Państwo, rozpoczyna się już jutro? No tak, 18 lam, ale nawet nie będziemy mogli świętować za bardzo, bo mamy obostrzenia covidowe. Ja tak sobie myślałem na początku, żeby właśnie była dojrzałość. Zresztą taki pomysł zrodził się z grona organizatorów, że dojrzałość, dorosłość i tak dalej, no ale potem jak się człowiek tak temu przygląda, to markery dorosłości nam się przesunęły i to o takiej dojrzałości można mówić już po 26 roku życia, kiedy ktoś skończy studia, kiedy wyprowadzi się od rodziców, kiedy zupełnie coś innego się w jego życiu zadzieje, założy rodzinę. Natomiast wciąż ta młodość jest najważniejsza, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj, jeżeli możemy z czymś ważnym, z jakimś ważnym przekazem dotrzeć, to możemy docierać przez młodych ludzi. Przez młodych ludzi, nie tylko młodych ciałem, ale też młodym duchem. Panie Rafale, nie przejdziemy do tego, co będzie się działo podczas tej 18, bo impreza huczna od jutra, to chciałem pana zapytać, czy w tych krokach do tej, w cudzysłowie, dorosłości, wciąż młodzieńczości, zmieniłby pan coś na przestrzeni tych od 1 do 18 festiwalu? Te kroki byłyby inne, bo jak to mówią, najtrudniejszy pierwszy krok było w piosence, ale czy coś między tymi krokami było coś takiego, że dzisiaj pan wie, tak, byłoby inaczej? No pierwszy krok to było to, że to młodzi ludzie wymyślili. Myślę, że to... Teraz jakby tak na to popatrzeć, oni wtedy mieli po 18 lat, dokładnie, wymyślając lamy. Dzisiaj dodajemy 18, no to mają po 36 lat. Czyli jednak dorosłość. Dorosłość już jednak w ich wykonaniu. Natomiast cały czas dołączali młodzi ludzie. W tej chwili na przykład mamy gro wolontariuszy w wieku 18 lat, czyli w zasadzie urodzonych z lamami. Czyli urodzonych z lamami, oni nie pamiętają już świata bez lam, bez tego, żeby lam nie było w Opolu. I myślę, że naprawdę nic nie zmieniał, bo to ewoluuje w sposób piękny, naturalny. Te lamy się rozchodzą po Opolu, rozchodzą się po świecie, po Polsce, bo przypomnę, że mamy już wielu ambasadorów w całej Polsce i można powiedzieć, że te lamy w jakiś sposób wyciągnęły ten festiwal gdzieś zupełnie dalej. Tak jak Agnieszka Holland powiedziała nam, że ta nazwa jest piękna, bo ona się komponuje. Jeżeli lamy, to opolskie i to opolskie się tak pięknie, frazeologicznie komponuje i przez to Opole może być bardzo, bardzo, bardzo fajnie kojarzone z tymi lamami, więc ja bym nie zmieniał nic. Lamy już chyba się zadomowiły w Opolu. No i dobrze, niech one z nami zostaną oczywiście cały czas. Natomiast pytanie, te lamy będą nieco inne, panie Rafale, bo już przechodzimy do repertuaru, tak naprawdę wszystko już, ten kocioł już jest nagrzany. Od jutra festiwalowe projekcje, zresztą też i trwają już pewne rzeczy, już tak. Są Państwo w nie zaangażowani. Natomiast no też powiedzmy sobie szczerze, no tak jak Pan wspomniał na początku rozmowy, no COVID wymusił także i zmianę nieco struktury oczywiście festiwalu. No tak, myśmy zostali zaskoczeni tak samo jak wszyscy w marcu lockdownem i już wtedy zaczęło się nasze myślenie. Nasze i wielu innych festiwali, co zrobić, nie wiem, jak zapełnić tą lukę, bo za chwileczkę będziemy wariować w domach. Pierwszym takim pomysłem była platforma, którą założyły wszystkie kina studyjne, www.Mojekino. I na tej platformie powstawały przestrzenie do tego, żeby realizować festiwale. Potem Ministerstwo Kultury poprosiło nas o taką deklarację, że w razie W zrobimy festiwal hybrydowo, co oznacza, że część festiwalu znajdzie się online po to, żeby nie stracić tej imprezy, żeby ta impreza nie zniknęła z powierzchni ziemi. No i tak robimy. Robimy hybrydowo. Od 24 września już jesteśmy obecni na www.Mojekino z dwoma cyklami. Właśnie z cyklem Młodość, gdzie online zobaczymy więcej filmów, bo jest ich aż tam 10. I nowe kino rumuńskie, gdzie tam jest 5 filmów kina rumuńskiego. No i co najważniejsze, konkurs główny, czyli jeżeli ktoś chce oglądać ten creme de la creme festiwalu, czyli konkurs główny, gdzie są naprawdę fenomenalne nazwiska, takie jak Olga Bołącz czy Piotr Dumała, warto sobie zobaczyć ten konkurs główny też online, nie musząc przychodzić do kina. Co nie znaczy, że nie będziemy też obecni, jak zostajemy w domach, w tych miejscach festiwalowych, bo przygotowaliśmy też streaming z każdego wydarzenia, z każdego spotkania, czyli można będzie na bieżąco z pozycji domu śledzić festiwal. Ale przyzna pan szczerze, co ekran to ekran, tak, i dlatego, kinowe siedzenie to kinowe siedzenie. Tak, i dlatego też żeśmy pomyśleli też o tym, żeby obserwować Opolan, obserwować Polskę, jak ludzie wolą oglądać filmy. Stąd też kino samochodowe na początek i na zakończenie festiwalu. Na zakończenie festiwalu zobaczymy Nieznajomych, taki cudowny remake Dobrze się kłamie w imieniu towarzystwie w polskim wykonaniu w reżyserii Tadeusza Szaśliwy z chociażby z Kasią Smutniak, ale w wersji polskiej tym razem. No i wychodzimy też w przestrzenie, czyli pierwszy pokaz filmu Na górze Tyryry Renaty Kijowskiej. On będzie się na płycie amfiteatru naszego polskiego. To jest zespół, który ma 25 lat i tu jest też ewenement, bo chłopcy, a propos COVID-u, od marca byli zamknięci w DPS-ie i dopiero wczoraj był wyrok sądu, że mogą ten DPS opuścić. Czyli festiwal będzie dla nich pierwszym kontaktem, pierwszym wyjazdem w ogóle na zewnątrz. I będzie film o nich, więc oni będą mogli być na płycie amfiteatru. Potem są bardzo szczęśliwi, bo będą mogli uczestniczyć w koncercie zespołu WW i spotkać się z Wojtkiem Waglewskim, więc myślę, że to są takie dobre omeny tego festiwalu. Nim o samej sztuce festiwalowej, to pan słusznie zauważył, że wszystko odbywa się w ramach naprawdę zwiększonych spraw dotyczących bezpieczeństwa, bo to jest istotne i ważne. Tak, no kina do tej pory nie złamały, nie są żadnym łamistrajkiem w tej dziedzinie. Trochę się z nas śmieje, że wyglądamy jak szpitale jednoimienne, bo jest mierzenie temperatury, są maseczki, zakaz spożywania posiłków. Tych obostrzeń jest bardzo dużo, mamy taką kartkę, która wisi i widzowie to akceptują. Zakup biletów online, ale na festiwal znowu biletów nie będzie. Większość wstępów będzie darmowych, co oznacza, że widzowie będą mieli ten dostęp naprawdę bardzo szeroki i będą te seanse na zewnątrz. Biblioteka Wojewódzka i spotkamy się tam w namiocie specjalnie przygotowanym na festiwal. Będziemy się spotykali w takich przestrzeniach, żeby widzowie czuli się absolutnie bezpieczni, ale też wszystkie obiekty, które przygotowują się na festiwal, czy Muzeum Śląska Polskiego, czy Miejska Biblioteka Publiczna, czy Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, mają te wszystkie obostrzenia ładnie wytłumaczone. Koncert WW będzie na siedząco, tylko 80 miejsc dostępnych, więc kto chce, to może się, że tak powiem, musi się bardzo szybko spieszyć, żeby dostać. W Heliosie też oczywiście limitowana ilość miejsc, ale to myślę, że to wszystko, że tak powiem, nam zrekompensuje ten online też, bo myślę, że każdy, kto naprawdę będzie tą dawkę filmową chciał połknąć, to myślę, że będzie zadowolony. Panie Rafale, bardzo nie lubię rozmawiać o samych filmach, bo to jest po to, żebyśmy sami to przeżyli. Natomiast niech pan jeszcze na koniec naszej rozmowy scharakteryzuje te poszczególne cykle, które będą mieli widzowie okazję zobaczyć i co pan widzi w ramach tych poszczególnych cykli jako wisienki na tych tortach. Ja myślę, że tak. Dokumentalna odsłona kina to jest taki cykl, który jest absolutnie rewelacyjny. Tam zawsze przyjeżdżają reżyserzy, twórcy. Tak samo Panorama Kina Polskiego. Przyjadą wszyscy twórcy w tym roku z Panoramy Kina Polskiego, czyli będzie Jagoda Szelc, będzie potem Piotr Adamski z filmem Eastern, będzie Bartosz Kruchlik z filmem Supernowa i do tych filmów przyjeżdżają też aktorzy. Będzie film Nic nie ginie Kaliny Alebrodzińskiej. Gosia Imielska z cudownym Wszystko dla mojej matki przyjeżdża. Czyli przyjeżdżają reżyserzy, twórcy, więc myślę, że tutaj warto być na dokumentalnej odsłonie kina, na Panoramie Kina Polskiego. Cykl seriale, bardzo ważny w tym roku dla Opola, bo wspólnie z Telewizją TVM przygotowaliśmy wystawę, która będzie pokazywała, jak to Opole spełniło się przy Szadzi. I Opolanie będą mogli właśnie 6 we wtorek o 20 w kinie Helios zobaczyć pierwszy pilotażowy odcinek Szadzi i zobaczyć swoje miejsca, które znają i kochają. Kolegium Majus, bibliotekę, Pub Highlander i wiele innych miejsc, które są fajne. Czyli tydzień przed telewizyjną premierą. Dokładnie, tak. I będziemy się widzieć z aktorami, z Olą Popławską, z Maćkiem Szturem, z reżyserem Sławkiem Fabickim, więc warto uczestniczyć w tym cyklu serialowym. Tam też dwa takie bardzo fajne seriale, jak Euforia i Szukając Alaski, propozycje HBO, które z nami współpracuje od już 3 lat. Także myślę, że seriale też trzeba śledzić. Oczywiście z serialami jest o wiele prościej, bo można potem siąść w domu i sobie je zobaczyć. Ale my tutaj będziemy zwiastować te wszystkie nowiny. No i w końcu najważniejsze, czyli retrospektywa Agnieszki Holland, gdzie zaczynamy już jutro od Szarlatana o 18 w kinie Helios. Bilety są dostępne. Wystarczy przyjść przed seansem i odebrać sobie bilety. Szarlatan Agnieszki Holland, niespodzianka od pani Agnieszki przygotowana. Film też przedpremierowo, więc zaczniemy retrospektywę Agnieszki Holland od ostatniego filmu, czyli od tego najnowszego. Potem będzie Obywatel Jones, będzie W ciemności i pokażemy na koniec po rekonstrukcji cyfrowej Aktorów prowincjonalnych. I te wszystkie filmy właśnie w namiocie przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. I tak naprawdę z takich perełek jeszcze to zapraszam do Teatru Larki Aktora. na koncert, w zasadzie wydarzenie artystyczne à la Kryształ, gdzie nasza przyjaciółka Monika Kuczyniecka, która na co dzień jest animatorką, animuje Plastelinie, wspólnie z dwoma muzykami wykona cudowne wydarzenie artystyczne, czyli będzie animować na żywo, więc myślę, że dla tych, którzy kochają sztuki wizualne, zapraszamy serdecznie. No a jeżeli chodzi o taki mój kryształ, który się pojawi na festiwalu, zachęcam do 2 filmów w weekend o godzinie 17 w sobotę Wieloryb z Lorino Macieja Suskę, a o godzinie 16 w niedzielę Ksabo, film przecudowny Aleksandry Potoczek o księdzu Adamie Bonieckim i myślę, że dla każdego na tym festiwalu znajdzie się naprawdę coś dobrego. No to, drodzy Państwo, łapiemy za słowo, ale właściwie za ekran dyrektora programowego Opolskich Lam, pana Rafała Mościckiego i czekamy na te 2 projekcje nie tylko, bo tych pereł filmowych i wisienek na torcie na tegorocznych Opolskich Lamach, jak Państwo słyszeli, będzie bardzo, bardzo dużo, czyli od jutra do 10 października Opole żyje lamami. Żyje lamami, kończymy na parkingu filmem Nieznajomi, tak na zakończenie luźno, ale przed tym filmem pokażemy też film, który zdobędzie na festiwalu Nagrody Publiczności, więc myślę, że warto śledzić uważnie do samego końca festiwalu. Dziękuję bardzo. Rafał Mościcki był moim i Państwa gościem. Zapraszamy od jutra do 10 października na festiwal Opolskie Lamy.